Czy jesteście gotowi na kolejny niesamowity odcinek z Action Reaction u Sharikana? Jeżeli tak, to świetnie trafiliście, bo dzisiaj ponownie trafiamy sobie do Dom Studio, gdzie będę robił reakcję na kolejne niesamowite Multiversum, cały sezon 7. I dzisiaj będzie grubo, bo przed nami jest ponad 20 minut świetnej zabawy. Także pamiętajcie, aby mnie wesprzeć, zostawiając łapkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem, aby przyszłe materiały was nie pominęły. Nie, Sharikan, nagraj w końcu Action Reaction, nie możemy się doczekać. Dawno mnie nie było, więc wracamy raz jeszcze! Action Reaction z Reaction! Dowiemy się dzisiaj, co takiego wydarzyło się ciekawego u naszych zegarko kolegów, sześć tysięcy! I dowiemy się, kto tak naprawdę jest zły z nich wszystkich. Pam, pam, pam! No dobra, lecimy z tematem. O kurde, trafiliśmy do Wietnamu chyba. Mamy tajną mapę ze skarbem, gdzie znajduje się. Fałdolce zmiają gdzieś zakopane tutaj! Musimy się włamać do tego bunkra! Ja, Drillman Underground Headquarters. Znaleźli tajną kopalnię, gdzie znajdują się wiertarko menu z kastorami! Tam, tam, tam! A więc to tutaj się zaopatrują w narzędzia budowlane. Jak widać, nie jest to zbytnio ostrzeżone, bo jeden przycisk otwiera wszystkie drzwi. Jest trochę słabo. Oho! Idzie jakiś ziomuś. Chyba jest ranny. Albo nie? W ogóle muzyka tutaj jak z normalnie jakiś szczęk. Zaraz taki wielki rekinen man wyleci tam stamtąd. No albo kibel. Kibel też może być w sumie. Strzelajcie do niego gwoździami! Wiertarko wkrętarką, najlepiej z udarem. O kurde, złapał go za rękę. Odgryzł mu łapę! Nie, jak on teraz zostawi łapkę w górę? Bez ręki! Ale na szczęście została mu wiertarka. Spoko, Mortko, jesteś maszyną, to się wyklepie. Chyba. Na pewno mamy części zamienne w naszej bazie. Czyli rozumiem, że ich tajna baza została zaatakowana przez toalety, a oni przylecieli tutaj z pomocą. Tylko jeden oddział przyleciał? I co? Już im pomogliście? Wow! Wow! Złą rękę mu podajesz, jak on ci ma podać prawą rękę, jak ty... A przecież on jest... To było niemiłe. Znowu te kible. Z noktowizą! Nie! Ziomeczki zostali! Wszyscy! Zabici! O my god! Złe kible! Oho! Iron Man albo Superman usłyszał o tym i przyleciał im pomóc. Albo Thor. O, to i tam zamroził w ogóle. Mamy nową technologię. Wow! Kolejne narzędzie i sprzęt RTV AGD dołączył do naszej bitwy. On jest za szybki dla ciebie. Co on mu wziął? Ten mój środkowy. Trzeba rzucić do niego papierem toaletowym, bo to wygląda jakby rzucić do niego papierem toaletowym. Wait a minute. Najpierw pokazał mu środkowy palec. Tak. Bardzo ładnie. A nie, to przepychaczka jest jakaś. Ło, zamrażająca przepychaczka. Okej. Okay. Ziomuś, żyjesz? Dobra, nic mi nie ma. Jezus, to są jakieś... Aha, okej, czyli uciekliśmy z tej bazy tylko po to, żeby do niej wrócić. Chciałbym przypomnieć tylko, że tam znajduje się wielka toaleta wyposażona w wielki, ale to bardzo wielki ostrzoinator, który was przepołowi w pół. Ale widocznie wybierają jego zamiast tego cyklopa. Może tak jest lepiej, kto wie. Dobra, pakujcie się tam, może w zasięg Vivi będzie, to wezwiecie pomoc czy coś. Potężne te drzwi są. No to chyba są w pułapce teraz. Chyba, że nagle plot twist się pojawi i ktoś jeszcze się pojawi w tym odcinku, kto ich uratuje.
Co to za superhero? Kto to jest? Jakiś egipski normalnie? Co to, nowy skin do Fortnite jest? Ty, to jest ten! No z Assassin's Creed z Egiptu przyleciał chłop, nie? Z nowym skinem od Ubisoftu za jedyne $50. Widzicie to? Ma wiertło zamiast czoła. Z twarzy całej. Dobra, bo zombie się chce wydostać. Ale drom ryja. One się chyba czymś zaraziły tam w tej kopalni. Spoko. Ej, on ma ostrza nawet, jak mi nie powiecie, że to nie jest nawiązanie do Assassin's Creed'a, to ja nie wiem, co to jest. On jeszcze pewnie będzie miał ukryte ostrza w rękawach. Na 100% się zakładam. Dobra, Ezio, weź rzucaj tam do niego czymś. Kostką Rubika? Kostka Rubika w kształcie telewizorów. No to technologia idzie naprzód. Dobra, Power Rangers! A nie, aha, ja myślałem, że tym rzucą. Myślałem, że okrzyk bojowy go robić, czy co? Fajny taki. Co ja powiedziałem? Co ja powiedziałem, że ma ukryte ostra? I... No i teraz jeszcze z tyłka granatem strzeli. Nie no, żartuję, Ezio nie miał takich jeszcze mocy. Ale nie wiadomo, co Ubisoft wymyśli w kolejnych częściach Assassin'ów, nie? Patrzcie, to robi, nie? Chłop kijem jakimś walczy. I ta muzyka, kurde. Ale mu wgniótł czachę. Ha! Dobrze mu tak. Jakieś mnie to bawi cały czas, że on jest tym asasynem. Oho! Wstrząsy. Musi się wspiąć teraz na najwyższy punkt, żeby wskoczyć do siana, żeby dowiedzieć się, co się dzieje w okolicy. Wiem, bo grałem. Tak było, mówię wam. A, no i przypominam właśnie, bo dziewczyna, nie, czekaj, tak, dziewczyna tego ziomka została porwana, albo nie wiem, czy oni są dziewczyną, czy, znaczy ona jest dziewczyną, a ten jest chyba jej facetem, albo się znają, albo to jest brat i siostra, mniejsza z tym. Najważniejsze jest to, że tego wielkiego demonicznego drillmana, tytana, porwali jej dziewczynę, jego dziewczynę i teraz ta kobieta z Fortnite pilnuje jej i mówi, że on musi coś tam robić, bo co jej każą, co jej mu każą. Wiecie, o co chodzi na pewno, nie? Ale ten uratuje sytuację? Ten jak weźmie i uratuje jego dziewczynę, to wtedy demon będzie mógł się zemścić na nich wszystkich. No tak, bo on im zdradził teraz, gdzie znajduje się ich tajna siedziba. I stąd oni wiedzieli, jak się tam dostać. Nie o to chodziło. No tak. No, ziomuś, ratuj ich! Co to jest? Dostaniesz nowy miecz! Upgrade dostaniesz! Excalibur! Temu za 2,50 plastikowy, co prawda. Ale jednak Excalibur. Kurde, jakie triki tu robią. Czekaj, co? Oni są aż tacy ślepi, że nie widzą ich? Czy o co chodzi? Czy toaleta wiozła właśnie tam frytki i kole? Czy oni gdzieś jakiś seans filmowy robią? Co tu się wyprawia? To nieźle w trakcie... Ty, to co, on jest niewidzialny, że on ten długopis sobie tam wsadził, wymienił baterię czy coś? Może tak? Ty, faktycznie tu mają jakąś siedzibę. Hejterzy! O, przerwę sobie robią. Teraz się dowiemy tajne plany G-Man Apokalipsa. Holy shit. A jest faktycznie taki trochę półprzezroczysty. A to oni tego nie widzieli? A nie widzieli tej aktówki, która lata w powietrzu teraz? Bo mogliby się domyślić, że coś tam jest nie halo, nie? Jak wam zaczynają przedmioty latać w bazie? Emergency message! Achtung, Achtung! Intruzede! Intruzeder! Ewakuacja. Musimy ewakuować wszystkie zegary! R-
Rozumiem, że on nie chce się ewakuować. Jako kapitan i przywódca Zegar Komenów zostanie na straży do samego końca i poświęci się, aby ich przytrzymać. Albo wsadzić powietrze w sumie. Ja bym tu jakąś bombę dużą zdetonował, jak już coś. Tak, żeby zabrać ze sobą jak najwięcej ludzi. Wow. Wait. On to wyczuł? Your actions happens like clockwork. Absolutely expected from the leader of clocks. Having the ability to look at the future is really scary, you know. How much? 10 seconds, I guess. Co tu robi baba z Fortnite'a? Mam tak wiele pytań. A, to jest tajne przejście. Ale nie pokazuje się wrogom, jeżeli jest tajne przejście i ucieczka z tego miejsca, to nie pokazuje się na ich oczach, że ktoś tam jest. No. Powiedzmy, że tego nie widział i wcale nikt jej nie będzie tam gonił. A może użyjcie zatrzymywania czasu czy coś? Don't be scared, little claw. Whatever happens, your final destiny is to die anyway. Ale jesteś mroczna normalnie. Powinnaś w Batmanie wystąpić. Oho. Coś tu się zaczyna czarować. Może użyję jakiejś fajnej nowej sztuczki. Nie! 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 Jest impostor wśród... Nie! Jak mu wbił nóż plecy? Nie! Aż mnie zabolało. Nie, po prostu to... Zdrajcy! Zdrajcy w szeregach po prostu! Tfu na taki! Jak mogłeś to zrobić? Ty śmieciu, ty! Nie! Dlaczego? And I thought your race was the most dangerous. Pathetic. Co to on dla niej pracuje, a teraz przed nią spieprza, czy o co chodzi? Co tu się wyprawia? To on go zdradził tylko po to, żeby spieprzyć stamtąd? To on jest po jej stronie, czy po swojej, trzeciej jakiejś stronie? Co tu się wyprawia? Co to za w ogóle śmieć jest? Ja chcę, żeby on wyleciał w powietrze w tym momencie, nie? Wsadzimy mu laskę dynamitu w dupę i zobaczymy, jak będzie jak wybije 6 rano. No, jak zacznie dzwonić. To po raz ostatni w swoim życiu. Let's just get this over. Nie. Cofniemy się w czasie i to naprawimy. To nie, najgorzej. Demon Tytan przybiegł tutaj, bo jest na usługach tej złej pani. No zgnieć! Wystarczyłoby ją tak tylko delikatnie mocniej ścisnąć, nie? Nie kusić się tak, żeby ją tak wziąć tak i po prostu taki laskać, taki tak jak muchę byś, albo komara po prostu, wiesz, zdejmował z siebie. Weź ją klepnij po prostu. No, 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 nie zestraj się tam. Ty nie wiesz, że dobrzy zawsze wygrywają? Da, wasz podbój, Brawo, podbiliście Podlasie! Gratulacje! Osiągnęliście dosłownie nic w waszym życiu! Okej, poprzednio w epizodzie 21, czyli chyba dawno temu. A, to byli ci dziwni, ci inni. Co tu się stało teraz? Aha, jest może wytłumaczona ta sytuacja, dlaczego on zdradził. To finally see some homie. We have much to discuss. I know you're confused. I'm your large pal. Well, the future large pal for you. I'll be quick, because it's not the first time I'm doing this.
Well, it might sound weird, but the deal with this community toilet for now is not even a toilet. It's a purple woman. At this time, she will attack our base soon. Everyone leaves, our chief stays, and he actually managed to defeat the purple lady. Though the problem is that she escapes after. Teleported with the device on her hand. No? Before you, I asked Clockwoman to use her gun at the moment. Before Clockwoman, I asked the buff guy to destroy that purple device so she couldn't escape. And before the buff guy, when it happened for the first time, I used my last strength and sacrificed myself. The first try caused all my friends just to revive me. The second try failed worse than I could even imagine. And the third try was ridiculously interrupted by some clocks in a white suit and a talking toilet that I've never seen any of them in my whole life. I could try more. But I'm afraid as long as I'm stuck in this loop, I might reach to my limits eventually. But I believe you can change everything. Before Chief starts using his powers, you must kill him. Ah! She will hunt down every last clock, and after terminating us, she'll go for the rest. But if you kill our leader right in front of her eyes, the least thing she does is forgetting about us for a while. Czyli on to musiał zrobić, żeby uratować innych? Nie! Nie! Nie wolno! Nie wolno tak! Your mind at ease, and that's what we exactly need. Having enough time to fully revive our Titan. Ale ma ciężki wybór, siomek. No ja wiem, że... A, czyli on go nie chciał zdradzić, został zmuszony, bo tamten widział przyszłość i za każdym razem, jak próbowali się pozbyć tej fioletowej pani, to im nie wychodziło. I tylko poświęcenie naszego lidera zegarków może przynieść nam zwycięstwo. Czyli jednak nie jest zdrajcą. Wybaczam mu. Tylko trochę. That thing will slaughter all the other titans. I've seen it. We need our Titan back soon. Even if that means we have to sacrifice our strongest, our leader. I know you'd say that. I could ask others for this, but there's no surprising Chief, and he already knows what's gonna happen 10 seconds later. However, you have the ability to block other Clocks' powers. Just repressing that watch on your arm. Almost a useless ability against the toilets. But for such a situation, it can change everything. The blocking is temporary, but it provides enough time for you to do the job. Widzę, że cały czas próbuję mu odmówić. Mówisz, na pewno jest jakiś inny sposób na to, żeby znaleźć rozwiązanie tego. Sorry. A nie, poświęcając naszego lidera. I'm not asking anymore. What? In the right time, and in the right place. On przejął na nim kontrolę teraz? Czy zmusił go jakoś w ten sposób? I tak mi się to nie podobało, nie? Bardzo. Nie patrz, bo mam dostałem SMS-a od mamy. Nie patrz na mój telefon. O, co tam się dzieje? Jakie zgromadzenie? Oho! Jak ktoś tak czuje, że chyba przegrywają trochę tą wojnę tutaj w tym uniwersum. Tak ciutkę. Ale spokojnie, Ezio z kibla wyjdzie z wiertarką i porobi ich wszystkich. Ja cały czas w niego wierzę. No. No, głupio ci, nie? Dobra, ale mamy jeszcze kobietę lider, więc nie jest tak źle. Ona też tam ma jakieś super moce, nie? Może z jego córką? Nie wiadomo. Na pewno jest spadkobierczynią teraz i przejmie pałeczkę po dowódcy. It's time. Oni mówią? Oni potrafią mówić? Co?
tajna broń? Jakaś super tajna broń? Tak! Zaraz użyjemy jakiegoś nowego tytana może, albo jakiejś super nowej potężnej broni. I zniszczymy ich wszystkich! O kurde. John Wick, Skibidi Toilet. Let's go! Dostawa nowych ziemniaków przyjechała. Pakujcie się na pakę. Wow! Ale ty masz brzydki ryj, kolego! Ja bym tak na miasto nie wychodził. Okej. Zatrzymywanie czasu, spoko opcja jest. Dobrze! Dobrze! Ja bym go jeszcze tak 30 razy poprawił na wszelki wypadek, żeby mieć pewność, że na wszelki wypadek go dobiliśmy do końca. A, uleczył go. Fajnie. Albo można też go przejechać ciężarówką. Też sprawdzona metoda pozbywania się naszych przeciwników. Skibidi Base. Okej. Oho, pali im się dupa pod nogami teraz. Mhm. No i co, hakerzy? Ale macie przekichane teraz. O, ktoś już was odwiedził tutaj. Człowiek, aparat! No i poznaliśmy wasze tajne plany. I jeszcze asasyn jest za tobą teraz. I Ezio myk! Kurde. No to został chyba rycerzem teraz, a nie asasynem. Bo z takim wielkim to chyba nie gonili. To masz być skrytobójcą. A nie jawnobójcą, że cię z 2 kilometrów widać, że masz złe zamiary. Hello! Wysadzamy to folerę? O! Mamy kostkę, fajnie. I co? I tyle? I poszli sobie, okej. Ołówek Mendola dołączył do akcji teraz? O mój Boże, już chyba nic mnie nie zdziwi. Ołówek. Wow, atramentowe pióro wkroczyło do akcji. To jest pewnie ich szef wszystkich szefów, nie? I ma lewitujące kredki. Ej, może rysować rzeczy. A, zgadłem. 200 IQ Sharikana mi podpowiadało, że to jest jednak możliwe. Bajełansko. Ja nie wiem, czy to... Okej, to jest jednak... to przynosi rezultaty. Atakowanie ich swoją własną głową? No dobra, ja bym chciał zobaczyć, jak będziecie atakować tych większych w takim razie z rakietami. A jak tak samo, to raczej nie wygramy tej wojny. Oho! Wielka krytka! To jest jakaś bomba? A to jest atak krytkami! Czy on załatwił swoich własnych ziomków? Odrysowali się? Ziom, zrobiłeś team killa! Jak mogłeś 2 z 3 załatwić? Na szczęście mieli kredki przy sobie i mogli się odrysować. A, on zadowolony z siebie. No i spoko. No siema, ej. Też dołączyliście do tej wojny? Fajnie. Uwaga, bum! No dobra. O kurde, co to jest? Co to jest? To jest jakiś wielki, zmutowany mózg. Dosłownie, i ma zęby. W mózgu. I rakiety. O, czarna kredka teraz. No to będziesz przesrane totalnie. Co to jest? To wygląda jak GLaDOS z Portala teraz. Tylko, że z miniganem. O, to chyba Portal 3 nadchodzi, tak coś czuję. Valve, to prawda? Co mnie mówiliście? Ole, dostał z bolca!
To nie jest ich Titan. This is not their Titan. To kto to jest? To jest jakiś inny kosmita? A to mi chcecie powiedzieć, że to jest innego uniwersum jakiś przyleciał teraz? Czemu on wygląda jak wieżyczka z Portala? Tylko że zielona. What the fuck? Co tu się dzieje? We have made it in time. Thank you. Jak on to otworzył? As it was predicted, G-Man Apocalypse is in their main head's corner. One last base. Skibidi Toilet Base number one, located. We believe that is where your female agent must be imprisoned. However, we must focus on our main goal. G-Man Apocalypse Project cannot be allowed to succeed. Our mission is not rescue. Okej. Okay. Jakiś ziomek z tyłka totalnie pojawił się i zaczął im mówić i wszyscy go słuchają, bo tak trzeba. Nikt go w ogóle nie wylegitymował, nie pokazał, czy ma paszport Polsatu. Może być obcym agentem pracującym dla Skibidi Toilet i może nas wciskać jakiś kit nam może. Ale najwidoczniej oni są wszyscy bardzo łatwowierni. Respect your decision. Be safe and if anything happened, we hope this can help. Co on mu dał? Długopis? Długopis mu dał! Długopis dostał! Dzięki, mordo! Takiej broni jeszcze nie mieliśmy. Koniec! Jeżeli długo i prawie szczęśliwie. No cóż. No, moi kochani, to było Skibidi Toilet Multiversum od Dom Studio. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał i będziecie chcieli obejrzeć więcej w przyszłości. Pamiętajcie, aby mnie wesprzeć, zostawiając łapę w górę, bo Team Kangurki są najsilniejsze w grupie, bo kupy nikt nie trzyma, bo kupa jest fajna. Nie powiem tego, co chciałem powiedzieć. Także trzymajcie się i do usłyszenia już wkrótce. Sharikan out.